Na wstępie dzięki za tak pozytywny odbiór pod filmem z najbogatszymi youtuberami. Kontynuujemy więc tematykę bogactwa i pieniędzy. Dzisiaj chcielibyśmy wam przedstawić tegorocznych 5 najbogatszych ludzi na świecie. Zanim zaczniemy, mamy dla was informację. Na kanał Ciekawi Świata wleciał film o podobnej tematyce. Nie zdradzamy wam, o czym dokładnie. To musicie już sprawdzić sami. A teraz zaczynamy! Mark Zuckerberg. Tego pana chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Założyciel Facebooka, teraz również właściciel Instagrama. Swoim nowatorskim tworem sprawił, że zakwalifikował się do tej listy jako najmłodszy. Ile ma na swoim koncie twórca portalu, z którego korzysta na co dzień zapewne każdy z nas? Zawrotną kwotę 56 miliardów dolarów. Amancio Ortega. Tego pana nie wszyscy znają. A co jeśli powiem do was Zara? Znacie ten sklep? Kojarzycie markę? Hiszpański przedsiębiorca zaczynał od niczego, na już i tak przepełnionym rynku modowym. Początkowo nikt nie wierzył w jego sukces. Dziś jednak jego firma znana jest na całym świecie, a on sam ma na swoim koncie nieco ponad 71 miliardów dolarów. Jeff Bezos. Od A do Z. Tak brzmi dumnie slogan jego firmy. Wiecie, o kim mowa? Tak jest, o Amazonie. To właśnie Jeff jest jego założycielem. Wraz z rosnącą zawrotnie wartością jego firmy, do góry szybują też liczby na jego koncie i banknoty w jego portfelu. O jakiej sumie mowa? Ponad 72 miliardach dolarów. Warren Buffett. Na miejscu drugim amerykański przedsiębiorca, rekin biznesu, który swoich pieniędzy nie boi się zainwestować nawet w najgłupszy pomysł. Powie, że jeśli on obejmie nad nim prowadzenie, to przyniesie mu to zysk. Jest właścicielem ponad 60 firm. Przykładowe to Geico, Duracell czy Dairy Queen. Co ciekawe, przyjaźni się ze zwycięzcą naszego dzisiejszego zestawienia. Dorobek Warrena szacowany jest na 75 miliardów dolarów. Bill Gates. Często porównywany do Marka Zuckerberga, a raczej na odwrót. Ten pionier technologii wraz ze swoją firmą, Microsoftem, udowodnił całemu światu nie tylko jak ważny jest rozwój technologii, ale również jak wiele można na niej zarobić. Ile liczy majątek najbogatszego człowieka świata? Równo 86 miliardów dolarów. Na koniec mamy dla was ciekawostkę odnośnie najbogatszego człowieka wszechczasów, żyjącego na długo przed tymi, których dzisiaj wymieniliśmy. Mowa tu o Mansa Musie, afrykańskim królu, którego fortuna szacowana jest na 400 miliardów współczesnych dolarów, przebijając tym samym ponad 4-krotnie Billa Gatesa. Koniecznie zajrzyjcie na nasz kanał Ciekawi Świata, tam film o 5 raperach, którzy zaczynali dosłownie na ulicy, a dziś są sławni i bogaci. My natomiast widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!